Loża radiowa. Naszym gościem jest dzisiaj profesor Franciszek Marek, wybitny opolski naukowiec, pierwszy rektor Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Pierwszy rektor wybrany, bo... Tak. Pierwszy rektor wybrany, ale to chyba najważniejsze tutaj. Panie profesorze, będzie pan dzisiaj na spotkaniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej mówił o gwarze. To jest gorący temat, bo cały czas trwają dyskusje o tym, by gwarę przerobić na tak zwany język regionalny. Gwarę śląską. Gwarę śląską. Wie pan, już samo określenie gwara śląska nie jest trafne. Dlaczego? Dlatego, że proszę pana, jeśli mamy poza językiem ogólnonarodowym, który ogólnie nazywamy, w praktyce nazywamy literackim, prawda? Mamy tak zwane narzecza, narzecze wielkopolskie, małopolskie, podhalańskie, niby... Podhalański należy do małopolskiego, ale narzecze podhalańskie, dialekt, może tak, dialekt podhalański, tym się różni od wszystkich innych dialektów polskich i od języka literackiego, że ma inny akcent. W języku polskim akcent pada z reguły na drugą sylabę od końca, prawda? Paroksytoniczny tak zwany. Tak, tak. Krowa, a nie krowa, prawda? Stodoła. A górale mówią zawsze z akcentują pierwszy. Góral nie powie krościenko, tylko krościenko, szczownica, tak? Zakopane i tak dalej. No, ale mniejsza o to. I jeżeli już ktoś używa określenia na rzeczy śląskie czy górnośląskie, to pod tą nazwą kryje się nie jakiś jednolity system. Mówimy, kryje się kilkanaście dialektów. Dialekt inny jest opolski, inny annogórski, inny gogówecki, inny raciborski. A jeszcze mniejszym zakresie są gwary. Gwary często są dwie gwary, a nawet trzy w jednej rodzinie. To zależy, z jakiego regionu ktoś pochodzi. Powiedziałem przed chwilą w telewizji, że jeśli się z Gogolina na skróty jedzie na Górę Świętej Anny, jedzie się przez Poniwkach jest Ligota Dolna, za kawałkiem, no kawał dużym pola, Ligota Górna. W Ligocie Dolnej ludzie powiedzą, jutro będzie pogoda, a w Ligocie Górnej powiedzą, jutro baje pogoda. Więc już są te pewne, prawda, czyli nie ma jednej różnice. Gwary po prostu. Mój tata, my, to znaczy dzieci, przyjęliśmy gwary naszej mamy, to jest rybnicką, wodzisławsko-katowicką gwarę. Dla nas są gęsi, gołębie, prawda, kończyna jako koniczyna. Dla taty spod Góry Świętej Anny, choć żył w naszym środowisku ponad 60 lat, aż do śmierci w 1988 roku, zawsze były gęsi, gołębie, rasikoń, prawda. Moje dzieci zaczęły mówić gwarą podhalańską mamy. Jak zaczęły chodzić do przedszkola, gwarą opolską. Mój tata był w siódmym niebie, bo gdzie mojego wnuki mówiły tak jak on, prawda? I co chcę powiedzieć, w gwarach jest pewne bogactwo. Tylko mądrzy historycy wiedzą, że przez te ponad 6 wieków, w których Śląsk był poza państwem polskim, polskość przechowana została jako świętość właśnie w tej formie mówienia, czyli w dialektach, w gwarach. Tak? A jest coś takiego jak gwara śląska w ogóle, pana zdaniem? Gwary. Gwary. Gwary śląskie. Nie ma jednej po prostu. Tak, gwary śląskie, tak. Mhm. Tak należy mówić. Czyli o języku śląskim na pewno nie może być mowy, pana zdaniem. Proszę pani, wie pani, moim zdaniem, nie tylko zresztą, to naukowców, najtrafniej określił rzecz niemiecki uczony Wilhelm Humboldt, który zakładał Uniwersytet Berliński, nosi zresztą jego imię. Mianowicie, państwo wiecie, że filozofowie, psycholodzy posługują się tym terminem homo sapiens, tak? Człowiek jako istota myśląca. A Humboldt użył określenia homo loquens, czyli człowiek posługujący się mową. I mówi, że mowa człowieka określa jego tożsamość narodową. I był taki okres w kulturze niemieckiej, on się mniej więcej zaczął po kongresie wiedeńskim,
no, zakończył się potem dopiero dyktaturą no, cesarzy i kajzerów, prawda, i Bismarka, że była pewna życzliwość w stosunku do wielokulturowości, do polskości. Mamy w literaturze niemieckiej mamy cały cykl utworów i pisarzy nazywanych Polenlieder, czyli pieśni o Polakach. Ten słynny festyn w Hambach polsko-niemiecki w 1832 roku. Ja bym mógł tutaj mówić o pisarzach. Taki pisarz Spacier się nazywał. Zaprzyjaźniony z Mickiewiczem. Dał pierwszy przekład Pana Tadeusza w języku obcym, czyli w języku niemieckim. Kto z Polaków dzisiaj, Polacy znają pieśń Tysiąc Walecznych opuszcza Warszawę, tak? I wojskowa, i ludowa. Przecież autorem tej pieśni jest niemiecki poeta Julius Mosen. On się w języku oryginalnym ma inny tytuł, ma Die letzten Zehn von Führerten Regiment. Kto pamięta dzieło Herwiga, Der Heilige Krieg, Święta Wojna o powstaniu listopadowym. Wspaniałe dramaty Boże kochany, główny bohater do Arty Feldherr, głównym bohaterem jest Tadeusz Kościuszko. Więc gwary są właśnie tą wartością. Pod wpływem Humboldta minister von Altenstein w 1822 roku wydał reskrypt. Dzisiaj byśmy to nazwali chyba dekretem. No, sporządzeniem pewnie. Sporządzenie, tak. No ja bym mógł cytować całość, ale weźmy pierwsze dwa słowa. Religion und Sprache sind die höchsten Heiligtümer einer Nation. Religia i mowa są najwyższymi świętościami narodowości. Tak. Wydał ten reskrypt dla Wielkopolski. W Wielkopolsce wtedy tym najważniejszą osobą od szkolnictwa, oświaty, kultury był Bernard Bogdein, urodzony we Wrublinie, ale nie tym naszym koło Głogówka, tylko koło Głogowa, doskonale znający język polski, literaturę polską. I on w 1948 roku, a był w Poznaniu, był nie tylko tym kuratorem, to jest radcą szkolnym, ale był zarazem cenzorem, urzędnik pruski, cenzorem publikacji w języku francuskim i polskim. W 1948, w czasie Wiosny Ludów, przyjechał do Opola. Szkolnictwo było najgorsze w Niemczech, w opłakanym stanie. Przed nim tym szefem był Franz Paul, ksiądz. Panie profesorze, i do tego wątku wrócimy za chwilę. Przypominam, że naszym gościem jest profesor Franciszek Marek. Rozmawiamy o właśnie gwarach, nie gwarze śląskiej. Mówi pan, szkolnictwo w Opolu na fatalnym poziomie, tak, w XIX pana, wieku. Mamy zresztą, jak ktoś mi nie wierzy, może sięgnąć do książki. To jest praca doktorska Alojza Kozlera. Preußische Schulpolitik in Oberschlesien. Obroniona praca w 1929 roku, ale była paręnaście lat temu wznowiona. Tam mamy te Visitationsberichte, czyli sprawozdania z wizytacji wspaniałego, powiedziałem, kapłana Franza Paula, który nie znał języka polskiego i co roku prosił o zwolnienie, bo mówi, tu na Śląsku trzeba znać język polski, a ja nie znam. Chwała Bogu, że go nie zwolnili, bo był to uczciwy, szlachetny człowiek. I on raportuje często, nie jest najgorszą rzeczą, że nauczyciele liter nie znają. Że budynki szkolne, to znaczy nie budynki, tylko izby szkolne przypominają raczej stajnie chlewy niż izby mieszkalne. Najgorsze jest to, że nauczyciele są na takim poziomie, że nie są w stanie najprostszego zalecenia inspektora zrozumieć,
a und die meisten dazu sind noch Weinbrandsäufer, czyli większość z nich to jeszcze pijacy. Dlatego, że Fryderyk II jakby zarządził, prawda, wydanie tego regulaminu szkolnego, ja po co nauczycieli? Kriegsinwaliden będą najlepszymi nauczycielami. Inwalidzi wojenni. Tak, nie znają liter. To nie szkodzi, im głupszy nauczyciel, tym będzie lepszym nauczycielem ludu, tak. A czym się różni gwara od narzeczy od dialektu? Co jest szerszym pojęciem? Dialekt. Możemy mówić dialekt głogowecki, możemy mówić dialekt raciborski, możemy mówić dialekt opolski. To jest to najszersze pojęcie, tak? Tak, to jest tak? Szersze. Proszę pani, i tutaj na pewno pani, jak pani tutaj mieszka, na pewno pani słyszała, że jedna grupa się nazywa drugich sąsiadów ze sąsiedniej wioski Sycokami, a Sycocy tamtych z kolei nazywają Elokami. Sycokami nazywa się Kusi Mazurzą, bo na Śląsku Mazurze nie występuje, takie rozsiane jest w niektórych, przywory Mazurzą, a już sąsiednie wioski nie Mazurzą, prawda? A ci, co Sycocy, nazywają tych drugich Elokami. Dlaczego? Bo używają za często słowa Eli, tak? Jeśli to Eli, prawda? No, to znacie chyba ten dowcip, prawda, że co to jest żelazne, proste, prowadzi z Gogolina do Opola i zaczyna się na G. Gleis. No, drugie zaczyna się na D. No, drugi Gleis. No tak. A trzecie zaczyna się na E. A Eli by to był ten trzeci Gleis. No, żartują sobie ludzie, ale to jest pewne piękno. Zauważyłem nawet w domu moich rodziców, że pytanie w jednej gwarze, odpowiedź w drugiej gwarze, i to jest normalne, nikt na to nie zwraca uwagi. My jesteśmy przewrażliwieni jako Polacy. Proszę Państwa, Niemcy mają jeszcze większe zróżnicowanie. Przecież tam nawet Berlin ma swoje gwary. Berlińczyk nie powie ich jako ego, jako ja, prawda? Ich. Tak. Tylko powie ike. Ike. I Berlińczyk nie powie gut, tylko mówi jut. Jut, prawda? Więc ale najlepsze profesorów pytam, przecież jestem zaprzyjaźniony z wieloma. Jak się mówi poprawnie? Student czy student? Szpicy czy spicy? To dla nich to jest zaskoczenie. Dlaczego zaskoczenie? Dlatego, że oni na to nie zwracają uwagi. I po prostu uważam za normalne, że ktoś mówi tak albo tak, prawda? Jedni mówią chemii, drudzy mówią szemii, tak? Więc... Czyli te gwary to są ja ma pani powiem coś więcej. Profesor Bąk, najlepszy dialektolog. Ja zresztą, ja się do nauki nie pchałem jako młody człowiek, ale miałem wyjątkowe szczęście. Mianowicie, gdy dostałem nakaz pracy do liceum w Gogolinie, otrzymałem w pierwszym roku list od profesora Kazimierza Nicza, najwybitniejszego dialektologa z UJ-u, do współpracy nad małym atlasem gwar polskich, tak? No, więc także no, dość długo pracowałem i rozwijałem się naukowo właśnie w dialektologii. No ale potem, jak powstała WSP w Opolu, zostałem powołany na asystenta profesora Kolbuszewskiego i doktoryzowałem się z historii literatury, prawda? Więc także no, mam tutaj to szerokie spojrzenie. Język literacki polski zaczął się kształtować, mało kto wie, na Śląsku. No może państwu mówi coś nazwisko Henryka Barycza, Henryk Barycz, jeden z najwybitniejszych, już zmarł parę lat temu, najwybitniejszy znawca kultury polskiej. Między innymi napisał, że każdy region polski dał coś własnego w budowanie państwa polskiego. Tam pisze na przykład, że Wielkopolska dała ustrój administracyjny. No zrozumiałe, bo tam było najwcześniej biskupstwo, potem rząd, prawda? Mówię, a Śląsk dał formy wyższego, duchowego życia. Polska weszła do kultury europejskiej poprzez Śląsk.
I już pomijam to, bo to już było, że i to pierwsze zdanie, prawda, znane państwu księdza Henrykowskiej i inne jeszcze, ale ja mógłbym tutaj zacytować z 1445 roku hymn czy pieśń, modlitwę do Matki Boskiej, Salve Regina po polsku, Skrapkowic, 1445. Zdrowaś, królewno, miłosierdzia, żywot, słodkość, nadziejo nasza. Ku Tobie wołamy wygnani jewiny dzieci, płacząc w tym to padole słez. Przeto, orędownice nasza, uny Twe dobrotliwe oczy ku nam obrócić raczysz. To jest niemal język dzisiejszy, polski, niemal dzisiejszy. Największym osiągnięciem poetyckim, no i ja wiem, jeszcze intelektualnym, jest, uchodzi psałterz. Gdzie Kochanowski wyraził uznanie dla swoich osiągnięć? Nie we wstępie do fraszek, do odprawy posłów greckich, do trenów, do pieśni świętańskiej o Sobótce, tylko we wstępie do psałterza Dawidowego. I wdarłem się na skałę pięknej Kaliopy, gdzie dotychczas nie było śladu polskiej stopy, tak? I mówimy, że jeśli język jest w stanie przetłumaczyć dobrze psałterz Dawida, to jest to język już rozwinięty. Gdzie królowa Jadwiga, mając doskonałych profesorów teologii, jednych z najlepszych w Europie na Uniwersytecie Krakowskim, gdzie zamówiła psałterz, przekład polski? W Kłodzku u kanoników regularnych, tak? Otóż i tu się ten język tylko po okresie rozbicia dzielnicowego, no to jest za koniec uważamy zjednoczenie Wielkopolski z Małopolską przez Łokietka i koronację na króla polskiego w 1320 roku w Krakowie. Śląsk już wtedy do państwa polskiego nie wszedł, prawda? Te gwary, czy ten dialekt śląski ówczesny na tym poziomie się zatrzymał. Stąd mają rację ci, którzy mówią, że gwary śląskie są bliższe językowi Reja, nawet Kochanowskiego, prawda? Niż współczesna polszczyzna, prawda? Panie profesorze, my musimy już kończyć, ale zapraszamy na spotkanie z panem. Miejska Biblioteka Publiczna dzisiaj o godzinie 17. W Opolu oczywiście. Ja tu nawet, ponieważ mnie tam pytano, ale nie czekano na odpowiedź, czy istnieją jakieś dialekty niemieckojęzyczne. Otóż ja państwu, to już nie wiem, czy mi wszystko jedno, czy to wiecie nagrywać, czy nie. Mogę nagrywamy. Mogę państwu powiedzieć, że... Choć trochę czas nas mogę powiedzieć, że że na Dolnym Śląsku mamy pewne, tak? Bo to, wiecie, Śląsk najwięcej utracił w okresie wojny 30-letniej, a wcześniej jeszcze, prawda, te zarazy panujące. Także został zasiedlony potem, no... Kolonistami. Tak. I zresztą najlepszym przykładem może być tutaj ten laureat Nagrody Nobla Gerhard Hauptmann, którego właśnie rodzice czy przodkowie byli tymi osadnikami, tkaczami, prawda? I napisał ten wspaniały dramat właśnie w dialekcie de Waber. No ale potem zorientował, powiecie chyba jeleniogórskim, ale potem się zorientował, że faktycznie tylko kilkanaście osób to zrozumiało, dlatego przetłumaczył sam na język literacki i w przekładach i tak dalej znane przyniosło mu to Nagrodę Nobla, Die Weber, tkacze, prawda? I ja tutaj sobie napisałem na przykład z jedną zwrotkę wiersza Karla Klingsa. Jeśli słuchacze, którzy znają język niemiecki, będą... Oj, to niewielu będzie. Hinterm Hausa Liga Scherbla. Coś tu się można... Wohl a ganzes Viertel Kerbla. Und der Kinder Kumma Wichla Klauba sich woas zum Spila. Grine Glasla, Rute Glasla
Hala Dizich Jebersch Nasla. Znam je najgorzej język niemiecki, nie rozumiem. Pytam Niemców, co to jest. Też nie rozumiem. Też nie rozumiem. Panie profesorze, dziękujemy bardzo dziękujemy. 17. Miejska Biblioteka Publiczna, serdecznie zapraszamy. Dziękujemy bardzo. Loża radiowa.